pani córka mieszka na stałe za granicą. To wcale nie jest takie proste wsiąść w ten samolot i przelecieć pewnie 10 godzin co najmniej. Jak pani znosi tę rozłąkę z córką? Rozłąka z córką jest bardzo, bardzo ciężka, bo my jesteśmy ze sobą bardzo blisko. No, mogłabym tu powiedzieć, że życie mi osładza moja druga córka Matylda, która mieszka na Żoliborzu, którą mam blisko i która zdaje egzaminy życiowe w niesamowity sposób, bo kiedy jest mi naprawdę źle, czy się dzieją jakieś wypadki, to ona jest szybsza od wszystkich na świecie i we wszystkim mi pomaga i to jest cudowne, bo oczywiście wiem, że tylko do niej mogę zadzwonić, bo ona będzie natychmiast, a nie mogę zadzwonić do Weroniki, bo ona będzie za 10 godzin, prawda? Ale i nie mogę jej straszyć, bo ona tam umrze z rozpaczy i z bezsilności. No ta rozłąka jest fatalna, ale trafiłyśmy jednak na świat, który się bardzo skurczył, że jednak nawet to, że rozmawiamy Skype'em, czy WhatsAppem, czy tymi wszystkimi internetowymi możliwościami bardzo pomaga, bo czasami się łapię na tym, że nie rozmawiałam z Matyldą przez 3 dni, a codziennie dzwoniła do mnie Weronika, która szła do pracy, wychodziła z pracy, biegła do stajni, wracała ze stajni albo... i pomyślałam sobie, jej, ona potrafi zadzwonić do mnie i powiedzieć, mamo, o 4 masz dentystę, proszę cię wyjść już, bo się spóźnisz, więc to jest naprawdę urocze, ale spotkanie na tak zwany żywo, live, są warte wszystkiego. Jest to cudowny czas, kiedy spędzamy go razem, jesteśmy na sobie skupione i wydaje mi się, że nawet nie mam takiego luksusu z tą moją córką, która jest tutaj, żeby spędziła ze mną 2 tygodnie. Wspomniała pani o tym, że Matylda wspiera panią w takich codziennych, życiowych sprawach, a ja chciałam zapytać panią o pani relacje, bo zapytam o to dlatego, że wiem, że pani jest dla wielu wzorem. Tak jest. Pani Małgorzato, przed laty udzieliła pani wywiadu, w którym powiedziała pani, że pani córka miała do pani pretensje. Nawet stwierdziła, że nie była pani do końca dobrą mamą. Jak te relacje wyglądają teraz? Czy panie sobie musiały pewne sprawy wyjaśnić? Myślę, że te sprawy jest ciężko między sobą wyjaśnić, ponieważ ona ma prawo do myślenia o tym, że byłam złą matką, że nie zdałam egzaminu. Dlatego, że to są jej odczucia, to są jej przeżycia i to jest, one żyły obie w tym samym domu, a każda z nich ma inny obraz tej matki, która była jednak tą samą matką w jakimś sensie, prawda? To zależy wszystko od psychiki. Jedna jest taka, a druga jest taka. Matylda jest introwertyczką, jest osobą schowaną, pewnie za mało miała uwagi, czasu, uczuć. Ona kiedy się urodziła, moje życie było bardzo zwariowane. Ja zabierałam ją wszędzie, ona jeździła po całej Europie z nami w koszyku i na plecach, i w chustach, i pod pachą, i w samochodzie z tyłu. To było dziecko cygańskie, ale być może ona nie jest tego rodzaju osobą, która może być nomadem, a poza tym myślę, że w tamtych czasach ja byłam ostrą pankową, wysmarowaną, wymalowaną i ona była chyba pierwszym dzieckiem na świecie, które błagało matkę, żeby jednak nie przychodziła do niej, po nią do przedszkola. No to są takie śmieszne rzeczy, ale też miała ciężkie sytuacje, że ja wyjeżdżałam, ja pracowałam, opiekowała się nią babcia albo ciocia i ona, ta tęsknota ją zabijała, ona chciała, żeby jednak była mama, więc ja chciałam jak najlepiej, ale nie umiem jej tego wytłumaczyć, ja nie chciałam źle, ja chciałam jak najlepiej i po prostu nie ma podręczników, prawda, do tego, jak być dobrą matką, a nawet jeżeli byłyby, to człowiek nie jest w stanie wypełnić wszystkich punktów, bo ja byłam tak zwaną matką, która pracuje i to ciężko pracuje, jest samotną matką, w związku z czym to nie było łatwe, ale dziecko w tamtym momencie nie jest w stanie tego zrozumieć, także jej obraz, ona ma prawo do tego obrazu swojej matki, do której ma pretensje i ja mogę ją tylko za to przepraszać, nic nie jestem w stanie naprawić.